Hej wszystkim, witajcie na naszym kanale w drugiej części niezbędnika letniego modowego. W poprzednim odcinku, który nad Karolką się wyświetla, mówiłyśmy o ubraniach, a w dzisiejszym odcinku o akcesoriach. Nie przedłużam. Zaczynamy! To będzie całkiem ekscytujące, ale tak naprawdę od jakiegoś czasu pojawiają się pytania o nasze elementy, że tak powiem, biżuteryjne, o to, co zakładamy na swoje szyje, na swoje nadgarstki i na swoje uszy. I właśnie ten film też jest takim dobrym czasem, żeby zrobić mały sneak peek i zwiastun tego, że tak, to są rzeczy, na których wpływ, na których produkcje mamy duży wpływ i o których będziemy mówić faktycznie za jakiś czas trochę więcej, ale dzisiaj Wam już właśnie pokażemy, mam nadzieję, że może Was trochę zainteresujemy, bo naszym zdaniem to jest absolutny must have. I ja sama, jako osoba, która rzadko sięga po biżuterię właśnie w te chłodniejsze miesiące, lato sprzyja totalnie, żeby właśnie wtedy się z biżuterią zaprzyjaźnić, być może właśnie później na te kolejne miesiące dalej się z nią kumplować. Ale jeśli chodzi o tę biżuterię, to tutaj oczywiście to jest taki tik, że to jest must have, ale każdy powinien dopasować ją do siebie. Tak. I my tak też właśnie robimy i ta nasza biżuteria jest też trochę, w sumie można powiedzieć, że lekki podział, ponieważ u mnie jest ona troszeczkę, powiedzmy, jeszcze bardziej udelikatniona. Powiedziałabym, że u Ciebie jest bardziej klasyka, dobrze, a u mnie jest trochę bardziej szaleństwo. Dokładnie, tak. Chociaż u Ciebie też są takie, są jakby nasze wybory trochę się przenikają. Tak, bo jest też w naszym życiu, że my z Karolą różnimy się, nasze garderoby się różnią, ale gdzieś tam pewne detale, pewne elementy łączą się, tak, i to też tworzy markę. I tutaj też, ale jeżeli chodzi właśnie o tę biżuterię, po którą ja najczęściej sięgam, to oczywiście są to właśnie bransoletki, bo to jest coś, z czym się nie rozstaję absolutnie. Zawsze na moim nadgarstku coś musi się znaleźć przez cały rok. Natomiast właśnie latem chętniej sięgam po na przykład naszyjniki. I te perły, które tu widzicie, to jest coś, co będzie pasowało też absolutnie do wszystkiego. To ja tylko jeszcze dodam, że ta biżuteria, o której my dzisiaj mówimy, bo no tak się tym ekscytujemy, że będziemy mówić o tej naszej, że zauważyłyśmy dzięki osobie, która pomaga nam tę biżuterię tworzyć, że ważne jest, żeby też zwrócić uwagę, z czego ta biżuteria jest zrobiona. Bo my postawiłyśmy na prawdziwe kamienie, nie na plastik, nie na szkło, nie na jakieś, wiecie, sztuczności, które będą naszą skórę drażnić. Ja wzięłam to pod uwagę z tego względu, że jestem osobą, która często jest uczulona przez jakieś, nie wiem, sztuczne metale czy plastik właśnie, a że kocham nosić nausznice, a wciąż boję się przekuć uszy, to jednak nausznice u mnie tutaj w tej bardziej szalonej takiej wersji kolorystycznej, ale też teksturowej, bo to są jednak kamienie, no to musiało się po prostu pojawić. Ja uwielbiam nausznice przez to, że kiedy miałam krótsze włosy, zaczęłam to ucho odsłaniać. Mimo że mam odstające uszy, to mam to gdzieś. I to ucho jest takie duże, więc stwierdziłam, że jeszcze bardziej je wyeksponuję, jeszcze bardziej je przyozdobię. Skoro jest takie duże, to pomieści trochę więcej tej biżuterii. I jak najbardziej nausznice są wielkim must have. Takim Twoim znakiem rozpoznania. Tak, może Kara się w jakimś czasie też przekona, bo to są nausznice, które są tak ultra lekkie, że ja czasami zapominam, że w ogóle mam je na uszach. Dlatego tak bardzo się cieszę, że powstały i tak bardzo się cieszę, że są w takich, a nie innych kolorach, które też nas łączą. Czy jakieś róże, jakieś mięty, ale też takie kolory bardziej stonowane, bo wiemy, że nie każdy w takich kolorach się dobrze czuje. Ale u mnie, jeżeli chodzi o biżuterię, no to chokery, czy po prostu naszyjniki takie krótsze, to jest coś, co przez praktycznie cały rok lubię nosić, ale latem zdecydowanie w większych ilościach, bardziej takie, no nawiązujące jednak do letnich klimatów, typu jakieś takie zawieszki kojarzące się z jakimiś festiwalami, koncertami, bardziej hippie, które super wyglądają na odsłoniętej skórze, ale będą też super sprawdzały się na pewno w jesiennych klimatach, dokładnie. Ale teraz, kiedy oceniamy więcej ciała, te dekolty jednak się pojawiają głębsze, lubię tutaj zapełnić tę przestrzeń, żeby bardziej przykuwała uwagę, też to bardziej stonuje moją sylwetkę. No i ja jestem ogromną fanką właśnie takich pasteli, Karla również, więc pasteli będzie dużo. Też takich oczywiście klasyk, jak u Karoli perły, które są, no w ogóle wiecie, do koszulki to jest totalna petarda, ale mam wrażenie, że ta biżuteria totalnie się też wpisuje właśnie w te trendy, które obecnie widzimy, czyli hippie, powrót do lat 80., 90., czy 70., gdzie te kolorowe naszyjniki, kolorowe bransoletki się pojawiały, więc no to jest nasz ogromny niezbędnik w tym roku. To teraz opowiemy o czymś bardzo przyziemnym, bo łączy się z ziemią, czyli buty.
ale właśnie te buty, na które my najchętniej latem stawiamy i oczywiście... Stajemy na nich. Oczywiście tutaj pojawią się takie klasyki, jak po prostu jasne Adidasy. Obie je lubimy, obie mamy jasne jakby sportowe buty. Wtedy też pasują do takich nawet lżejszych stylizacji, nawet do sukienek, a właśnie taki jasny, ale większy, ale i sportowy but, ale jasny, jakby i tak się komponuje fajnie i zgrywa. Mhm. Ale oczywiście tutaj też na przykład ja chcę zwrócić uwagę na to, że nigdy nie byłam osobą, która stopy lubiła odsłaniać. Naprawdę przez lata potrafiłam właśnie latem nie założyć niczego innego niż Vansy czy Adidasy, bo Vansy oczywiście to dla mnie to też jest jakiś tam must have. Tak, niezbędne po prostu życia. Ale faktycznie przekonałam się do klapek. Akurat ja mam właśnie Birkenstocki, które też są takie jak trochę emu, że love hate, bo nie jest to najpiękniejsze obuwie świata, ale jest najwygodniejsze i faktycznie najłatwiejsze do tego, żeby szybko na siebie narzucić, tak. I też pasuje po prostu do wszystkiego. Tak, z mojej strony dodam jeszcze espadrille. Mm-hmm. To też jest taki but, który ja przez wiele lat uważałam za taki... Przepraszam, ale naprawdę mi się nie podobały. Także nie chciałam ich nosić i miałam wrażenie, że wszędzie się pojawiają, nie rozumiałam tego trendu, aż założyłam je pierwszy raz. Po prostu stwierdziłam, że przymierzę. Poczułam lekkość, poczułam to, że stopa w nich wygląda naprawdę ładnie. Ja osobiście wciąż jestem wielką fanką powiększania stopy, bo mam małą stopę, więc ja też w butach sięgam po takie, które są większe, jak właśnie fila, które są takie przeskalowane. Ale dodatkowo też, wiadomo, no, latem pojawia się więcej takich imprez rodzinnych, czy wesela, czy jakieś takie, no wiecie, tego typu sprawy. I tutaj buty bardziej eleganckie też, skoro oczywiście nie sięgamy po jakieś takie, wiecie, hardkorowo niewygodne szpilki, chociaż gdzieś tam każda z nas ma w swojej garderobie takie buty na te takie bardzo, bardzo, bardzo wielkie wyjścia. Tak, ale to takie pomiędzy, jakieś takie na mniejszym obcasie, które są w kolorach bardziej letnich, albo które po prostu w swojej formie są lżejsze i pasujące do sukienek, ale będą trochę bardziej eleganckie. No wiadomo, te Adidasy i tak dalej nosimy najczęściej, to są buty, które po prostu, dziwię się, że wciąż jeszcze żyją do naszych buty, bo po prostu je nosimy, nie da się ich znosić. Mhm. I tutaj też myślę, że warto sięgnąć po buty po prostu lepszej jakości. Chyba, że nie wiem, macie ochotę wypróbować coś, bo pierwszy raz jakiś kolor, czy jakaś forma buta Was interesuje, to ja na przykład przed kupieniem fili nosiłam jakieś takie randomowe buty, wiecie, to dosłownie 6 dyszek kupionych gdzieś w jakiejś sieciówce, też takie większe, powiększane, żeby sprawdzić, czy w ogóle to u mnie się sprawdzi. Okazało się, że tak, i wtedy sięgałam po te droższe. I myślę, że to też powinno być takim wyznacznikiem i żeby nie wydawać kasy bez sensu. Torebki, torebeczki, oczywiście z Karolą bardzo lubimy, jesteśmy typowe kobiety, znaczy typowe, wiadomo, nie każda kobieta torebkę lubi nosić, ale myślę, że to jest bardzo przydatny gadżet, taki akcesorium, tak to się odmienia? Tak, chyba tak. Których mamy sporo w naszych szafach i wiadomo, te takie klasyki typu Mi Bagi i tak dalej, to nie o tym dzisiaj, bardziej o tych, które są takie typowo tylko na lato. W moim przypadku będą to na pewno torebki i koszyki. Ja nie wiem, od jakiegoś czasu po prostu mi się podoba ten taki balijski styl, taki bardziej w stylu boho, który kojarzy mi się też tak tropikalnie. Czyli w miejsce, w którym no, nie mogę bardziej, nie wiem, albo mi nie stać, albo po prostu nie mam na to czasu, albo cokolwiek, ale marzy mi się, to mogę sobie tak odzorować, o, chociaż taką torebkę w tym stylu i ten cały outfit mogę gdzieś tak pod to podopasować. I ta torebka też fajnie dodaje takiej lekkości stylizacjom cięższym, typu na przykład cała na czarno i koszyk w takim beżowym kolorze. Super. No tak. Super, super. U mnie, powiem wam szczerze, że ja po torebki latem sięgam zdecydowanie rzadziej. Mhm. Ja zazwyczaj wtedy napycham kieszenie, kiedy wychodzę gdzieś po prostu jak chłop się tak mówi. No, ale ja też na spacer jak chodzę, to też tak, po kieszeniach. Tak. A jeżeli już faktycznie gdzieś wybieram się, powiedzmy, czy właśnie na rower, czy gdzieś dalej, to no, też nie ukrywam, że po prostu ze względu na to, że jeśli już idę gdzieś dalej jako mama, może tych rzeczy napakować trochę więcej. Więc moim absolutnym letnim must have od dłuższego już czasu stały się plecaki. Ja naprawdę po prostu uwielbiam je i byłam zadowolona z tego takiego typowo mamowego baby mela, ale później na 30 dostałam w prezencie kankena i jakby nie narzekam, że go dostałam, bo gdzieś tam trochę też mi się marzy, bo mi się ogólnie podoba ta jego trochę inna forma, także wydaje mi się, że tego typu dodatek, które też na przykład właśnie, jeśli chodzi o konkretnie kankeny, mają po prostu taką różnorodność kolorystyczną, że to też jest właśnie też w sumie opcja pod tytułem macie najbardziej bazową stylizację i ten plecak już też w jakiś sposób robi robota. Nieważna jaka pora roku, wciąż zastanawiamy się, nosić kapelusze?
czy ich nie nosić. Ale latem chyba i tak najczęściej po nie sięgamy. U mnie? Tak. No tak, bo u nas zdecydowanie jest to takie nakrycie głowy, które nie tylko ładnie wygląda, ale też chroni tak. Przed słońcem, tak serio, serio. My z Karolą bardzo zwracamy uwagę na to, żeby nasza skóra twarzy była ochroniona, nie tylko SPF-em, ale właśnie też takim kapeluszowym rondem. Rondem? Rondem. 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 Tak, więc obie jak najbardziej na kapelusze stawiamy, czy słomkowe, czy takie bardziej materiałowe. Jakie tam wolicie? Bo tak naprawdę te jesienne kapelusze, czy wiosenne, które są robione z wełny, one czasami, jeżeli są takiej lżejszej wersji, nie są takimi grubymi bardzo kapeluszami, też sprawdzą się bardzo fajnie latem do takich lżejszych stylizacji. Typowo beżowe czy różowe, kolory brązowe, one się będą sprawdzały przez cały rok. My faktycznie latem jakoś tak odważnie po nie sięgamy, bo one też jakoś są bardziej takie... Też jest ich więcej na ulicy? Tak, dokładnie. To prawda. A dajcie znać, czy wy nosicie kapelusze. Dajcie znać. I czy cały rok, czy tylko latem? Tak, i gdzie możemy dobre kupić, bo ja akurat mam sumkowy jeden z Medicine i te w tym roku kupione, bo miałam jeden, ale dałam tacie, bo on w ogóle był taki bardziej męski, ale mu tato nosi przez praktycznie całe lato też kapelusze. Może to po prostu po nim, tak widzę, że to tak fajnie. Może. Może ja mam tak? swój kapelusz, jest z Kerry. On to ma, i ma 40 lat. Ma 10, bo no, kupiła mnie na pierwszą wspólną podróż z moim jeszcze dnie mężem. No, przyszło. To było dawno. Tak, ale kocham go i jest absolutnie niezniszczalny i już się 18 tysięcy razy wygniótł w jakiejś walizce, zawsze był czymś przyklepie. Tam biedny leży. Leży taki, w sensie wiecie, no nie jest to pierwsza świeżość, ale mam do niego tak ogromny sentyment i wiem, że po prostu będzie ze mną na lata, bo i tak jak na to, jak często jednak właśnie po niego sięgam, jest git. Ale będąc przy nakryciach głowy, coś to też, do czego obie będziemy próbowały się chyba trochę przełamać, ale chcemy powiedzieć o tym w niezbędniku, bo czapki z daszkiem to jest też taki trend, który zauważamy, że przestaje być to kojarzone tylko ze sportowym stylem. Że zaczynamy też tutaj przełamywać na przykład taką sportową baseballówkę z jakąś ładną sukienką. I że to naprawdę też może ze sobą grać, i że to też jest właśnie praktyczne bo i pożyteczne, bo właśnie osłaniamy swoją twarz, swoją głowę przed słońcem. A z drugiej strony taki właśnie twist stylówkowy, który też powoduje, że ta wasza cała stylizacja jest taka bardziej modowa. Więc też dajcie znać, czy właśnie tego typu nakrycia może, po tego typu nakrycia częściej sięgacie. Mhm. Jesteśmy ciekawe. Tak, i na zakończenie oczywistość, ale coś co chyba no, musiało się tutaj pojawić, czyli okulary przeciwsłoneczne. I to też jest super, że chociaż, nie wiem, ja w tym sezonie mam tak, że marzą mi się cały czas Ray-Bany klasyczne, ale cały czas mam te swoje sieciówkowe okulary, mam ich sporo. I jakoś póki co nie planuję wydatku tak dużego, tym bardziej widząc, że w trendach teraz są okulary, które totalnie nie służą mojej twarzy. Mm-hmm. Są takie bardziej właśnie w stylu lat 70. czy 80. to takie bardzo ciężkie, takie malutkie. Ja się w takich okularach nie czuję dobrze. Jeżeli wy, to super, to jest wasz czas, bo jest tego cała masa w sieciówkach. Ale jeżeli chodzi o okulary, no to my z Karolą sięgamy albo typowo sieciówkowe, albo jakieś tam powiedzmy z takiej średniej półki, ale które jednak mają tę ochronę. Tak. Nie, to jest ważne, żeby na to zwrócić uwagę, żeby ona naprawdę była w tych okularach, a nie tylko wyglądała, bo to nie ma kompletnie sensu nosić okularów, które chyba, że do jakiejś stylówki, kiedy nie ma dużego słońca i macie ochotę po prostu cool wyglądać, macie kolory takie, a nie inne. Ale jednak warto na to zwrócić uwagę. Żeby miały to. Tak. I żeby zmarszczek był mniej wokół oczu. I żeby te nasze oczy, które są tak ważne, były bardziej osłonięte. Ja też lubię okulary nosić ze względu na to, że nie lubię czasami makijażu robić, a wiem, że mam jakieś zmęczone oczy, nakładam okulary i tego nie widać, więc to jest super. Nie? Ja w ogóle okulary latem uwielbiam też jako opaska. W sensie, że tu do włosów, tak, że ja ogólnie lubię się z opaskami też. I też okulary mi po prostu czasem służą do tego, żeby włosy przytrzymać i jakby być świecie w letnim wydaniu. Ale ja tylko chciałam wam mega, naprawdę mega polecić, bo wiem, że to będą okulary, które będą prawdopodobnie jedynymi na ten sezon i po które sięgam teraz z wielką przyjemnością, czyli Easy Peasy. Marka, którą poznałam dlatego, że tworzy też okulary dla małych dzieci i to takich naprawdę małych, bo moja córka już jak miała właśnie te pół roku, miała swoje pierwsze okulary i były super wygodne, więc one mają naprawdę super różne wzory, różne kształty. Jest właśnie to taka średnia półka cenowa, bo one kosztują około 150 do 200 zł, więc nie jest to jakaś tam bariera właśnie Ray-Banów po 400 czy 500, a jednak mamy tą pewność, że naprawdę jest to jakościowo super i mają te wszystkie właśnie te oznaczenia, certyfikaty, bla 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 bla. Także polecam. No i co? Wszystko!
Czyli cały niezbędnik dwuczęściowy zakończony. Tak jest. Koniecznie dajcie znać, czy Wasze wybory letnie pokrywają się z naszymi, albo czy na przykład zachęciłyśmy Was do czegoś, o czym Wy byście właśnie latem na przykład nie pomyślały. Taki mały przegląd szafy, ale wkrótce będzie haul, bo tak naprawdę, zobaczcie, haulu dawno nie było i my jesteśmy w ogóle też z tego bardzo dumne. Bardzo. Kiedyś były zdecydowanie częściej na naszym kanale, a teraz wiemy, że też będzie taki bardziej wyselekcjonowany, więc ja tak zapowiadam, to też będzie ale też częściej rezygnujemy z ubrań i nasz Vinted podlinkujemy Wam w opisie. Tak, bo trzeba tam zrobić kolejną turę marketingową. Tak, zrobimy kolejną turę ubranek. Po czym już się sprzedała, część wciąż czeka na nowy domek. Podlinkujemy, bo tam jest jeszcze kilka rzeczy, które się nie sprzedały, tak, więc może akurat będziecie chcieli, to tam nasz link i wszystko tam się znajdzie. I tak, do zobaczenia w kolejnym filmie i zachęcamy do subskrypcji i do naszego Instagrama też zajrzyjcie, bo będzie fajnie.